No kochaj mnie, no. No kocham. No, no. Także mamy to na taśmie, 32 minuta, koło 40 sekundy, słuchajcie. Jest! Początek jest! Wycinasz. Jest! Jest! Udało się. Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4 Dwa Światy, czyli razem, a jednak osobno. I jest ze mną oczywiście najedzona Madzia. Dzień dobry. Dzisiaj jest wyjątek, bo jest najedzona. Witamy was serdecznie. O Jezu, jaki spoiler, Magda, nie wierzę. I słuchajcie, jak widzicie, na naszej parcele się już pozmieniało, już tam słyszałem ten taki wdech Magdy, chciałam krzyczeć. Ale nie, przewróciłam tylko oczami. No, więc Madzia miała mojego save'a, słuchajcie, zmieniła kolor domu, daszki, wszystko. I teraz i ja to mam... było za darmo? I zmieniła. To było za darmo, tak. I teraz patrzcie, z tyłu domu pojawił się ogród, taki wybiegak, jak ja to mówię. Tak, żeby kociaki miały gdzie łazić. I żebyśmy też mogli, wiecie, mieć grilla jakiegoś, jakiś tam, nie wiem, może się kiedyś przez płot poznałem, będzie, w ogóle, Magda Maciek, będzie majtki suszyła czy coś. Ja podliczyłam nasze fundusze, no. Tak, i ja swoje wydałam, to co tutaj jest, to jest Maciek stricto twoje. Zaraz ja jeszcze sprawdzę tak dokładnie. Czyli ja mam 1700... Ja jestem teraz bez pieniędzy ogólnie. To mi zostały pieniądze? Tak, bo ja miałam... Czekaj, bo ty już wstałaś. Czekaj, to ci już zakolejkuję. Oj, no to twoich pieniędzy trochę wydałam. Jak to? Ale gdzie ty już ma halo, gdzie wydałaś? No proszę, łazienkę mam. Nie tu, czekaj, wyżej. Tak. Tu. To mam łazienkę mi się powiedz. Coś pi koło mnie. To moje czy twoje? Twoje. To jest moje chyba. No. Moje, no, moje. Tak, zapłodnicz. Daj mi jeszcze spać. O, tak, pojawiła się tutaj łazienka. Na dole, słuchajcie, przeniosłam barek sobie tutaj do środka. Tak, tu masz. A na zewnątrz chyba nie mam nic albo ławkę, nic nie mam. Nie, nic nie masz. Nic nie masz. Nie, no głównie wszystko na górę mi poszło, tak? Bo właśnie ten ogród i piwnicę to zrobiłam z takich dodatkowych funduszy, że tak powiem. No powiedzmy, że właściciel domu nam go wyremontował. Tak, no. Tutaj Magda mi mówiła, że zmieniła mi w kuchni, żeby ta kuchnia działała, żeby się to już nie badziło, żeby powinno on nie klęczał jak działać, kretyn pod lodówką. Tak. Także powinno działać. Zobaczymy. Miska jest tutaj. I słuchajcie, tu jest taki, wiecie, ogródek, taki jakiś... Czemu ty wstałeś? Weź idź. Takie zaplecze jakby, wiecie, grille, przyjęcia, ogniwa, party, coś tam. Tak, jak się dorobimy, to będziemy mieć. Natomiast, słuchajcie, Macie zbudowała piwnicę, piwnico-pralnię, tak można powiedzieć, i wchodzi się do niej od tyłu, bo od tyłu to nie widać, bo od przodu, nie, od przodu nie, tylko od tyłu. No. No także, przodu się nie dało. Uwaga, zjeżdżamy, pyk. Także tak wygląda pralnia. Mamy dwa wejścia osobne, pralnia jest wspólna. Powiedzmy, że ona po prostu była, wiecie, przez administratora budynku zrobiona. Także mamy 6 pralek, 6 suszarek, 2 zlewy, jakaś kanapa, Magdy prasowalnica. Tak, takie dekory pododawałam, nie? Tak, takie dekory, także tak to się prezentuje. I dzisiaj, uwaga, uwaga, poznamy się z Magdą. Halo. Halo. Może więcej życia. O Jezu, jak to do mnie, że ja go w końcu poznam, tyle na to czekałam. I teraz wszyscy piszą w komentarzach, Maziu, moje uszy. To... Jezu, chciałeś radośnie, no to nie, masz. Ja myślałem, że będzie coś w tylu, wiecie, Maciek, jenot, jenot, Maciek, jenot. Maciek, lodówka. No, dobra, ty już sobie tam... No, wstałam do lodówki, co ja tam robię? O, gotuję sobie. Wiesz co, wyrzucisz od razu te jakieś, gdzie to jest zepsute, tu. Tak, i jak weź, no sobą w mojej lodówce będziesz klikał, ty normalnie nie, jesteś. Sobą nie chcę. No właśnie. Tobą tylko. Tak, dobra, ale tu poczekaj. No dzięki. A teraz przerwę pewne papuś gotowanie. A gdzie jest ta, Sherry? Położyła się tu. Nażygała nie, ci. Nie, żygała się tu. Będę musiała jeszcze jedną rumbę na górę sobie kupić, jak się to robię. Na razie ty mnie utrzymujesz, bo ja nie mam funduszy. Pięknie, a jak ja nie miałem funduszy, no niestety. No niestety, będziesz głodował, schudniesz. Przepraszam, nie wydawałam 600 simoleonów na gitarę. No. No, no, no. Dobrze, daj mi, żebym ja kończyła robić to jedzenie. A gdzie ono się podziało? No stoi na desce. No. Na desce stoi? Tak. Znaczy, no ja tu widzę pustość. Mi tu twój kot przeszkadza tak z... Bo on chce się tyrtolić. To niech idzie do pana, a nie ten śpi. Masz chyba blat uwalony.
To trudno się posprząta. Co się ci nie podoba w twojej lodówce, Magda? Nie wiem. Kuchenka mi przeszkadza. Wyrzuć ale... tego kota, to po pierwsze swojego. O, zgałgań go. Pora wychować zwierzę. Wygłoś kazanie. O, niech złazi i przesuń mi deskę na ten blat koło mi. Dobra, czekaj. On na ciebie syczy! No ciebie też syczą. Mój papuś kochany, moja księżniczka taka, no patrz. A nie pójdzie! No ja chyba jednak zablokuję te drzwi. Dwa koty będą u mnie, jedną u ciebie. I twój przychówek u ciebie zostanie. No, dobra, teraz czekaj. No. Masz. Andes śpi, Tadeusz jest u mnie. Znowu Rumba. Te blaty się zbadżyły wszystkie. To weź z lodówki resztki, żebym zjadła. Ile będę stała i głodowała? Jedz, ale... Kurde, to co jest nie tak? O co chodzi z tymi blatami, ty? Maciek, bo nadszedł czas, że trzeba podzielić obowiązki. Ty będziesz stał w garach, a ja będę drinę robiła. O. No pięknie! Cały życie właśnie, tylko w ogóle kliknij, że ja mam ćwiczyć ten... robienie drinę. Tak, ty musisz ćwiczyć, a ja... Czekaj sobie, zobaczę, co tam u mnie. A ty pokaż moją piękną łazienkę na górze, dokładnie. Ja muszę grać na gitarę. I pisanie do wcipu... No nie dostanę, ale bubel. Za 8 godzin dopiero idziesz, masz proszę. Jeszcze czas. No wiem. Tu jest twoja łazienka, no, proszę ściany bardzo. Ściany tu powiększ ładnie, nawet tutaj koty mają swoją kuwetkę. Tu masz taką garderobę. Tak, bo tutaj będzie w ogóle taka garderoba, tylko muszę się dorobić jeszcze na lustro, na zasłonki. Festiwal je rozpoczął, no. Dobra. Ja nie idę. Ty nie idziesz, no ja do pracy. Ładnie no, masz. Mhm. Ja stwierdziłam, że wydam kasę. Urokliwie, słuchajcie, urokliwie. No jak chcesz, to ty możesz też ten wydać. Ja sobie, tak, ja sobie zrobię poza odcinkiem, gdzieś tam sobie może do góry przyniosę sypialnię, tutaj wiecie, powiększymy ten dół, może jakąś właśnie jadalnię, albo może kuchnię, zobaczę. Mhm. Coś ogarnę. Wiesz co, to mnie jakoś tak niepokoi, wyczyść to. Aha, ja teraz idę ćwiczyć drinę. Czekaj, bo do mnie coś tu... A potem idę do Wojtka. Tak. Niech tylko sobie wbiję punkt. O, niedużo mam. A to tygodnie, już martwiłam się, że to ja się... Nie, to ja jestem nagłodowany. Ja bym chciał wiedzieć, kiedy ona urodzi. Jak urodzi? Ale wiesz, że te koty małe nie będą mogły po schodach wchodzić? Chyba? To będziesz nosił. Słuchaj, ale one będą u ciebie... Czesiu! One będą u ciebie. A czemu mają być u mnie? Bo masz... Może akurat wyrodzić się pójdzie do ciebie. Przepraszam, to ty masz więcej niezagospodarowanej góry. A powiedz mi, a ile u ciebie na prywatnym serwie, jeżeli grałaś, ile się urodziło kotów? Najwięcej 3, najmniej 1. No to taki jeden by nam pasował w sumie. No, byłaby parka i żeby to jeszcze ona była. Tak, to wtedy będzie miodzio. Ja wiem i potem... Te dalej się gejują. No patrz. Madzie, bo one są bardzo podobne, wiesz, mają plamy, mają czarne ogony. No jest bardziej czarny. No twój jest bardziej czarny, tak. Ale patrz, jak siadł w ogóle, teraz widzisz to? Mhm. Dwa Ramzesy takie. Andes śpi. Dobra, jak wstaniesz, mój drogi. Zacznij sprzątanie. Nie podejdź tutaj. Napełnisz miskę sobie. Nie, ale nie wołaj nikogo. Boże, tu. Dzień dobry. I spróbujemy coś zjeść. Myślisz, że się uda? Nie, włącz rumbę. No, poszła. Znaczy, teoretycznie... Oho! Jedzie! Magda jedzie! Jedzie. Nie, no to jest w ogóle... No jedź! Papuś! Cię kręcisz jak jakaś betoniarka. Jedź! Aha, serio? Magda, czy ta rumba jest ślepa? Przecież tu są kłaki ewidentnie. Co to ma być? Zobacz, czy nie jest przepełniona. Nie trzeba jej wyrzucić. O, masz być poziom psychologii. Ja już zrobiłam. No to czekaj, to klikaj tam mnie, pokaż, co mi tam dolega. A ty chcesz spać jeszcze? Ja idę spać, daj mi święty spokój, ja się muszę wyspać. I wiesz, co zrób? Tą zgałgań po pierwsze. Na górze. Weź ją zgałgań. I wiesz co, zablokuj mi sypialnię przed zwierzakami. Bo u mnie na przykład w normalnym życiu do mojej sypialni Tadeusz nie wchodzi. Tylko czekaj, bo ona musi wyjść najpierw stąd. No właśnie to odblokuj. Nie, na lewo. O tu. Poczekaj, wiesz jak zrobię? No ale kliknij mi to, zostaw to. Miksologię mi zlikwiduj, bo ona tam stała i nie wiem ile tu tortolio i zostaw ten blat, bo jest i tak... Ale poczekaj, ja chcę, żeby ona wyszła i teraz zablokuję to, bo ja ją zawołałem, wiesz? Aha, no to dobrze. No to jak ją zgałganie, jak polezie do ciebie? Ja ją zgałganie. No to idź ugałgań. No, widzisz, to jest... O! Ale ona wolno... Bo ona jest wciąższy. Mhm. A jak wciąższy, to wolno chodzi. Dobra, to anuluj mi gałganienie jej w takim razie i mnie wyślij spać.
Dobrze. Proszę bardzo. To akurat 12, ja o tej porze idę właśnie na drugie spanie. Przepraszam. Tak, ja wiem, no. I zawsze Magdalena ucapię, tylko nie denerwuj, idę spać. Tak. Nie budź mnie. Nie budź mnie. A jak ja wstaję i piszę do niej, żyję, a Magda, a co ty miałeś, umarłeś, miałeś umrzeć, co się dzieje? Ja mówię, tak, tak się właśnie troszczy o mnie. No bo może ma jakieś plany, o których mi nie mówi, jeszcze ma pretensje. A to ty już na spadek się zapatrujesz tymi pazurami, swoimi szponami? Obcięłam ostatnio. No masz szczęście. Żeby nie było, że zamordowałaś męża, żeby twoja tkanka nie była w mojej tkance. Mhm. To też. To też. Czekajcie, zobaczymy. Przeszukaj kieszenie. A nie tobą. Ja śpię, daj mi święty spokój. O, masz, twoja nie. Rumba jeździ. O, koło guza przejechała. Koło guza przejechał. Ale patrz, czemu ona tego nie zgarnie? Przecież pojechała, bo... Bo później pojedzie do tego, no coś się czepił. A jak nie wciągnie? To popchasz. Czy u ciebie miska jest dla kota pełna? Nie. Nie. Dlaczego ty wstałaś? Nie wiem, znaczy nie chce mi się aż tak bardzo spać, jak ci się wydaje. Do łóżka powiedziałem. Myślę, ty, zobacz, czego moja rumba stoi w durnym miejscu. Kliknij na to. Zacznij sprzątanie, jeszcze też niech jeździ. Bo możemy ewentualnie A, czekaj, nie. No. O, ta śpi, tu tak, dzwoni. Tak, ja chcę do niego. Już. Już. Nie do stacji, czekaj. Tu. Jezu, bo dzwonić mi przestanie, okej. Okay. Wojciech Space zastanawia się, czy zechcesz przyjść na chwilę do jego domu. Mieszkanie Crystal T, no CC. Magda, czy ty chcesz iść do Crystal T, no CC? Tak. Zabierz... O, a może... No, no CC, nie obmacuj Czule Czesława. No. Już, chcę iść sama bez ciebie. A mogę nie. iść z tobą? Ty idziesz do roboty. Raz. Aha, pięknie. O, patrz, ale zobacz. Nie klikaj nikogo, tylko o, zatwierdź. Już, będzie mi tutaj chłopa odbijał. A jak ja chciałam tą różową, ci odbić, się mi nie pozwoliłeś. No. Nie wierzę. Romanse! No, że w końcu coś się podzieje troszkę. Tak, bo ja cię w końcu poznam dzisiaj w pralni. Ale nie, no ja chciałam Wojtka poobracać. Słuchajcie, jakbyście ostrzyli naszą rozmowę na WhatsAppie. Ostatnio odnośnie pralni. Którą? No Magda! To, co chciałeś mi pomóc w tym, w robieniu pralni, a stwierdziłam, że nie, bo spałeś? Nie, tą wczorajszą. Jezu, no tą o dziurce. No myszy. O, ja dziury nie wstawiłam. Magda! Nie będzie żury! Jak to nie będzie żury? Nie będzie żury. No nie. Dobra, weź kliknij z nim flirt jeszcze, może będzie. A, dobra, to już tak chcesz. No bo on tutaj, widzisz, jakiś taki trochę coś ho. Obejmij. A pojadę tobą równo, masz, proszę bardzo. No jak się obrazi, to zobaczysz, co ja ci w tej pralni zrobię. Żurą! Gadka na... Oho. Oho, nie, yeah, baby. W ogóle pamiętaj, że żeby Wojtka poderwać, to trzeba go najpierw dobrze nakarmić. A to tak jest prawda, no. No. Waga? On już kiedyś moim mężem był, pamiętaj. Pamiętam. Dlatego ty jesteś trzeci. No i teraz, no i co? To na beton, bo popsułeś. Na beton. No na beton, nic innego teraz nie zrobię. Ważne, że chociaż troszkę tego romansu z nim mam. Ale patrz, sobie selfie z tą zrobił. To nie jest tak źle. Magda, ty jesteś zawstydzona. Widzisz? Dobra, widzisz? Na beton mówiłam. Czekaj. Tak do siebie. No idziesz na beton, masz. Proszę bardzo, no. Na glebę. Będzie zacnie, może nam przejdzie zawstydzenie. I nie bierz nigdy gadki na podróż, bo to jest beznadziejne. Tak? Tak. Co, Aniołku? Bardzo się podobał. Jakbyś czytał komentarze widzów, to byś wiedział. Czytam. No. Tak, czyta. Wchodzi i tylko takie serduszko. Dobra, odkrywam. Nieprawda, zawsze każdy komentarz osobno czytam, buziakuję i pozdrawiam. Okaż niepewność? Idę swoje komentarze poczytać. Halo! No co, to szleżę na glebie, ile będę się przyglądać na niego? No, którą opcję ci wybrać? Proszę tutaj... No to O rozmowie o ulubionych przepisach. No wiedziałem, że to powiesz. Co za plama? Widziałaś jaka plama? Gdzie? Mówię, przeglądam komentarze widzów, nie przeszkadza mi. Poznaj. Magda, ale wyleżycie i po prostu takie dwie kłody. To przyjdzie. Dwa drewna. Dwa drewna się spotkały.
Wiesz, jak korniki nam się dobiorą tam, gdzie trzeba, to się rozruszamy. No, myślę, że na pewno. No. Weź przyjazne dzisiaj Wojtek tylko lecimy. Jest romantykiem. Ewentualnie weź ten. Czy ty widzisz tą rakietę? No, widzę i ja chcę, ale nie mam rakiety jeszcze. Weź okaż niepewność i weź potem w zabawne i tam zacznij żartować o jakichś małpach, politykach, czy jeszcze czymś tam. Może żartuj z siebie, o, to się trochę... Nie, o, i też, i weź i o pingwinach. O, widzisz, dobrze, już tam o, przyjaźnijcie się, bardzo ładnie. No to dobrze, bo najpierw trzeba przyjaźnić. O, jak jest już sfrędzonowany, to pójdzie gdzieś, nie pójdzie prościej, nie? No tak. Ty zawsze frędzonujesz. Zapytaj Pietrusia. Pozdrawiam. Zabawne. Rób głupie miny. O, to ci też dobrze wychodzi. Co to biegnie? Teddy. Kot. Teddy. Malda, ty jesteś śpiąca jak ta lala. Dobra, jeszcze mam czas. No. Romantyczne. To weź flirtuj. A ja do pracy za chwilę cisnę. To idź. On pójdzie tutaj, czy za... Nie, on pójdzie, pójdzie chyba sam, nie? Zawsze masz ten problem, czy on pójdzie, jakoś idzie. Oj, no zawsze, no. No i weź teraz jeszcze... Czekaj, zobaczymy, czy on te flirty przyjmie dobrze. Myślę, że będzie okej. To weź, kliknij na niego. No idzie sobie, patrz za... Chodź tu! Aż go pogoniło! Tak dobrze przyjął. Jak nie miłość, to sraczka. Jak nie ciąża, to padaczka. Nie znasz tego? Nie! Tego drugiego już nie! O, flirtować co mu się chce, to... Magda, ja mam takie gadki, wiesz? Niestety wiem. Weź jeszcze kliknij flirtuj. To znaczy nie flirtuj, tylko weź... Nie, no bo się znudzi, ile razy można to samo wałkować mu. No. To tobie trzeba 10 razy mówić i to nie dojdzie. No. Weź pochwal wygląd. Może też ten taki flirciarski dowcip, co? No, daj. A macie swoje numery już? Nie, bo znowu zepsujesz się, nie odzywaj. Zapytaj, czy jest w związku. O, się los flirtował, czekaj, to teraz pójdzie z górki. Trudno, że go tam ciśnie, niech czeka. No. Romantyczne, weź trzymaj za ręce. Oho, oho, patrzcie, jak się Magda ożywiła w sekundę. No bo Boże, w końcu chętny, no to trzeba korzystać, ile będę się prosić. Za ścianą masz chętnego, z dziurą w drzwiach. Żurą? Żurą! Dobra, też idę do niego. Czekaj, tylko sobie dam, żeby ten. No, ciężko. Haruj, dobra, trzeba już mnie utrzymać w końcu. To, patrz tu, Magda! Ja nie wiem, czy ty, żeby Wojtek tak koło ciebie chodził. No, gdzie złośliwe mu zrobiłeś ty gałgani jeden? Madzia, jakie złośliwe? Już się podejść naprawił, to, ale było przez sekundę. To jest jak Layers of Fear. On jest tym malarzem. Tak. O, dawaj, na tronie sobie siądę przez ten czas. Ty, on poszedł do lodówki. Wojtek, ty masz w lodówce kibel? Nie, zieloną sałatkę, pewnie jakieś guacamole. Nie, to jest sałatka na odbieranie moczu. To idź do niego, ja z nim sobie porozmawiam. O, nie, czekaj, niech ja się wysikam, bo ze mną, żeby było wszystko w porządku. Magda, ty się może wykąp jeszcze, co? Nie, nie będę się u niego kąpać, ja nie wiem, czy on wannę mył ostatnio. A to umyję się w domu. Może prysznic, poczekaj. Śmierdzącą też mnie musi kochać. Dobra, idź do niego, jak ci mówię. No. No dobrze. Śmierdzącą też mnie musi kochać. No, daj, trzymaj za ręce, weź jeszcze tam, wyznaj zauroczenie. Poślij. I zobaczymy. Bo było jeszcze poślij pocałunek, teraz weź wyznaj zauroczenie, ale on się chyba już odflirtował, więc... A nie, jeszcze jest zaflirtowany. Jeszcze jest. Dobra. Magda, poślij. Ty byś tylko ślinił wszystko. No sama powiedziałeś poślij. Poślij. No, ja nie powiem, dlaczego Czesiek ma takie poślinione futro. Jaką go liżę. Poślij. Kotu się nie da umyć, tylko sam go wylizuje. No patrz, patrz, on chce siku, ale nie może się oprzeć swojemu wrażeniu. A niech tańczy. No. Wszyscy wiesz, że jesteś Magda... blisko. Kota nie lubię. No nie lubisz, jest no. Zazdrosny o mnie. Oho, minusy macie. Nie wiem, coś napsuł i napruł. No. I żura. I żura. O-o, jednak nie będzie romansu. Weź, odklikaj te złośliwe, Maciek. Następnym razem ja będę sterowała, bo ty to robisz to specjalnie, wiesz, i nie będzie tej serii. Zobaczysz. Idę do domu. Robisz specjalnie, tak. Ty to robisz specjalnie i nie będzie dobrze, tej serii, dobrze, ja będę wiesz? Sterowała, to też ze wszystkimi kobietami cię skłócę. I nie lubię ciebie z twoim kotem i zobaczymy. Magda, bądź tak. Do domu powiedziałam i nie mów nic. Gra wyjdź. Aktorska na poziomie Oscara. Wyjdź. Łódzka filmówka? Czy warszawska szkoła wyższa filmowa? Łódzka, bo mam bliżej wtedy do Wojtka. Pięknie. I wyszło szydło z wora.
Morawiecki teraz jest, nie Szydło, ty. No nieważne. Widać, jak się zna. Nie, i jego twarz nie pasuje. No to fakt. No. Ale halo, to Simsy, nie polityka. No tak. Przyspieszę cię, bo ty już idziesz jak na stracenie jakieś. Bo ty w pracy siedzisz, ile można pracować? No i zarabiam na ten dom, utrzymuję go. No i mnie też musisz. No i mnie od razu do łyżeczka poproszę. Ale czemu? Ej, a ty nie dostajesz teraz przez 3 dni wypłaty przecież. No nie, dlatego mówisz, że ty mnie teraz utrzymujesz. Pięknie. Widzicie, jak sobie ustawiła? Pięknie. No wczytuj się! O, dobra, mamy bliźniaka, dzień dobry. Idę spać. O 19. Trudno, chce mi się spać, to idę. No idziesz, idziesz. Oho. No. A co, o, przepraszam, co to za składowisko kotów u mnie? Czekaj, bo czy się tyrtoli? Ja się tyrtoli. Możesz... Nie mogę, idę spać. On już sobie poszedł. Bo... A ta jeździ dalej, jakaś, nie wiem, neurotyczka. Co to w ogóle jest? Ja stoi dalej. No trochę tak, twoja stoi. Magda, ona tego nie posprząta. No to co ci poradzę, bym wrócił, będziesz sprzątał. Wycieraj to, jak wrócisz. Czy to jest jakaś katapulta jakaś? Ja nie wiem, słuchajcie, ja... O! Znowu składowisko u mnie. Patrz tu! No, nie powiem, całkiem prawilnie. Ja cały czas przyciskam pilotem przypadkiem głośność. Po co? No bo ja mam przypiętego go, wiesz? Aha. Bo ja mam takie słuchawki, no i on gdzieś się tam... O, u ciebie też patrz, na fajdane. Ale synchro? I twój Tadziu nie ten. To nie przyszedź... przejdziesz teraz. No nie, przyszedź się albo ewentualnie kuweta. Ten... Albo się będzie narkotyzował tym. Bo to wiesz? Jezu, oznacza te Simsy dzisiaj plus 18, bo to normalne nie jest. Słucham. Najpierw jakieś przyspieszę. Haniebne czyny z Wojtkiem uskutecznia. Jakie haniebne? No samo to... się... Nie, Magda, z ciebie wyszło drugie dno. No, no. Sama tam pojechałaś wrednością ku niemu. No. 270, proszę dopisać, już, do mojego budżetu, czyli mam łącznie 2051. Tak, bo ja wszystko wydałam. Dobra, on to... ścieraj to. Czemu mi się głód na zielono świeci, ty? O, już nie. To było... dziwne. Dobra, czekaj, weźmy... To macie, ja mam takie dobre... Ma... Więcej opcji. Ja bym takie dobre kopytka zjadła. Wyżyj to ze wstydzy. Ale ja z sosem takim pieczeniowym kopytka zawsze. Jakim? Pieczeniowym. Jezu, już słyszałam pleśniowym i myślę, nie, co? Nie, nie, uwielbiam takim... z pieczarkowym, wiesz? A to muszę spróbować, bo nigdy nie jadłem. No. Albo po prostu z jakimiś skwareczkami cebulku. Mhm. Kiedyś jak byłem mały, to babcia robiła mi kopytka na słodko. Ble. Powiem ci, że naprawdę całkiem spoko. Gdzie on idzie? Aha, u siebie... Mhm. To przyjdź do mnie, też posprzątaj. Nie ma tu drzwi. Odgrodziłaś się ode mnie haniebnie. Dzięki Bogu. A potem płaczesz po nocach. Gdzie jest mój Maciuś? Gdzie jest mój Maciuś? Umówmy się, dopóki Wojtka nie bzyknę, cię poznawać nie chcę. O. Nie, dzisiaj w pralni się poznamy. Halo! Magda, poród! No to urodzi i kończymy odcinek. Halo, i czemu u mnie rodzi? Nie wiem, ja tu nie mogę nawet podejść. Ale ona nie rodzi. Ona śpi. A co, poczuwasz się jako dziadek? Tak. To zawołaj ją. Jak kupię grzechotka. Zawołaj ją, to przyjdzie i u ciebie urodzi. Myślisz, że to 5 minut się rodzi? To odbierałeś kiedyś poród? No właśnie. Nie, no. Nie kończyłem ginekologii jeszcze. To przede mną. Lepiej. Idziesz? Chodź. A jeszcze chodź, to bardziej mnie. Urologię powinieneś skończyć. Słucham. Madzia. Ej, Maciuś. Ona... Ohohoho. Ty coś też... Ty też kasę ode mnie. Nie. No tak, muszę cię wyżywić. No, o, ze szczypiorkiem. No, w ogóle Maciek, słuchajcie, ostatnio jest w sklepie i pyta się, kupić ci szczypiorek. Tak. Czekaj, gdzie on? Ty chyba zwariowałeś. Idź, no, idź zrób żreć. Ej, no, ale Magda, popatrz, zaczął ona, się... No, ale poród nie trwa 2 minut, halo. Myślisz? Tak, ona musi chwilę tuptać sobie, żeby urodzić. Jak chcesz, żeby to się urodziło u ciebie, to zablokuj na razie furtkę między tymi mieszkaniami. Dla wszystkich, no. A to teraz Czesiu nie przyjdzie. Jezu, jeszcze przyjdzie, daleko papusia ma. Moja. To niech na dworze, przez nadwór idzie i pralnię. Przez nadwór. No jak się mówi. Ale nie, bo do pralni chyba... Nie, zablokowane jest czy nie? Nie wiem. Zablokowane chyba jest. Nie, nie wiem. No ona je. No i poród niby zaczął się, o.
Podczas porodu też można jeść. Jezu, z czym ty masz problem? Jak teraz ty mi się zatniesz, to te okulary wejdą ci w tyłek. Obiecuję ci to. Ta łyżka większa od okularów, wiesz? Nieważne. Zacznijmy od rzeczy delikatnych, Madzia. Mówisz, a najpierw to, że, musisz porozciągać sobie? Tak, a to, że podczas porodu można jeść, to ja wiem, że ty jesteś zdolna do takich rzeczy. A ja o kocie tu mówię. Aha. Ty czekaj, bo ci urodzi na górze i będziesz nosił te kocięta, zobaczysz. Tak, tak. Ty czekaj, bo my imion dla kotów nie mamy. A czemu ty wstałaś? Bo się lekko podespałam i chcę iść spać dalej. I powiedziałem. Znaczy, nie, mógłbyś mnie obudzić, obudź mnie, niech się nie kładę, wezmę prysznic i dopiero pójdę spać. To wiesz co, może weź prysznic sobie zjedz jeszcze, co? Nie, aż taka głodna nie jestem, zresztą ja. O północy, no proszę ciebie. Masz tu. Jaki pan taki kot. Magda, a dajmy te drzwi też, na górę też, te tutaj, wiesz, te takie, te przejście takie. Ale za twoją kasę mnie nie stać. No to ja już dam, no. Dawaj. Tylko też musisz od razu zablokować. O. Muszę być. Nie, co? Nie, dobrze zrobiłem chyba. Ile to było? Pokaż. No na drzwi najedź. Czekaj, już. No gdzie? 115. Nie, na drzwi tutaj na pasku mi proszę najechać. No to małe. Pierwsze. No ma. Pierwsze. A te? 115. No. Bo gitarę też kupiłeś za 600, a potem za 200 chciałeś sprzedać. Dam gitarę, dam samochód, że nie dam. Zablokuj drzwi. Tak, chwilowo musimy to zrobić, masz rację. No. Naś dla wszystkich. Szkoda, że nie można chomików trzymać, by sobie też tak biegały i tuptały po podłodze. Czekaj, Czesiek jest u ciebie. Razem z twoim. Aha, Czesiek u ciebie korzysta, świetnie. No a gdzie ma korzystać, jak własny pan go nie wpuszcza? Słucham. Dajmy, pochwalmy ją, pogłaszmy, żeby się tym porodem nie stresowała. Ej, no miał być dzisiaj poród w odcinku, halo! No to czekamy na ten poród, tak? Mamy dopiero 26 minut, no to proszę cię. Czekaj, bo ten się tu zachwyca delicją jakąś, co nie wiem, co on tu wytworzył. Nie wierzę w niego. O! Sher właśnie urodziła kociątko. To samiczka. Madzia. Losuj imię, zobaczymy co wyjdzie. Simi. U mnie jest Simi w serii. Hrabina. Sasza. Może być. Ja tam wszelkie rosjanizmy lubię. Molly. Tak. Mm-hmm. Molly jest ładne. I nazwisko będzie... Lady. Nasza kotka jest Lady, tak? Char no tak. Lady. Tak? Może być tak? Mm-hmm. Bardzo ładnie. Dobrze. I mamy jeszcze tego. I mamy jeszcze... Nazwijmy go Fred. Fred. Już. No. Nie pytajcie. Zapytajcie, jak będzie dużo łapek w górę i dużo komentarzy, to powiem w kolejnym odcinku. Magda! Magda! I kolejny. To Barney. Barney? Nie. Losuj. Losuj. No do tego nie nawiązuję. Tutti. Nie, Tutti to nie. Nie. Kojarzy mi się, nie. Ej! Nie, dalej. Buddy, nie. Kataklizm. Jezus Maria! Nazwijmy go Grzegorz. Ostatnio taki tajfun latał. Tak. Przylec. Hunter, nie. Bobas? Nie. Bobas. Rektor. Dlaczego faceci mają tutaj takie beznadzieje? Kobi. Mruczysław. Murphy. O, Murphy. W sumie ładnie brzmi. No, może być. Lady. Murphy Lady. To wszystko? Potrójne mamy! Patrz, Magda, i teraz zobacz. Jeden jest Czesiu, ale zobacz, mamy nowego Czesia i mamy, to jest akurat nie Molly. Nie wiem, że jest taki ten, no. Freddy i Murphy. No. Graj rodziną liczącą 8 simów? Tak. A mamy 8? Tak, bo koty są liczone jako simowie. I teraz Simka Maciek, rodzi trojaczki. Wychowujemy czy sprzedajemy? Nie, na razie zostawiamy. O. To patrz, jakie są... Słuchaj, patrz, mama, papa! Słuchaj, a możemy się tak umówić, że odblokuj drzwi, zawołaj Czesława i zablokuj, bo ja nie chcę całego przychówku u siebie? Nie, one będą łaziły wszędzie. Proszę cię! Madzia! Jezu, 6 kotów, ja nie zniosę tego! Proszę je kochać! O Jezu, ale ciebie fajnie! Ale fajnie, zobacz, one są... I ta mała, taka Molly, jaka słodka!
To ja proponuję jednego kremowego sprzedać, bo po pierwsze nie mam hajsów. Może ten się emocjonuje. Tak ja. No zobacz, no po prostu. A po drugie jest nas za dużo. Papuś, Tadeusz, chodźcie tutaj. Nie przyjdę, bo są zamknięte te. Otworzyłem. A nie, patrz, ten jest, o. No bo otworzyłem, no. Kiedy? Nie patrzałam. A teraz Tadzik musi zrobić bobasy. Nie zrobi, bo jest maksymalna ilość simów. Trzeba sprzedać, żeby były kolejne. A gdzie jest Tadzik? Idzie. Się nie poczuwa. Ej, ja chcę spać. Ja chcę spać. Się nie poczuwa. Spać. Proszę. Zjem jutro. W kolejnym odcinku. Tak, w kolejnym odcinku. A teraz skończ te emocje. Ale patrzcie na to w ogóle. Nie. Jezu, jaki przychówek. Aha, to ona sobie u ciebie poszła. No chcę chwilę tak. Spokoju. Ten idzie spać. Jezu, to są... Gdzie jak to łazi? One tak... Miu! Aha, tu już się zrobił... Halo, wolniej, wolniej, no bo wolniej, śpimy wolniej, wszyscy, wolniej. Tak? Patrz, jak popadały. Pauzuj. Pauzuj, to zobaczymy wszystkie teraz. To jest Fred? Weź na tym, na tabie przybliż. O, jak Madzia. Fajnie. Ja, może byśmy... A nie, bo my tyle hajsów nie mamy. Legowiska, żeby im kupić. No to trzeba pomyśleć. A tu? Tu jest ten ostatni. Tu jest Molly. Ja, no to jest genialnie. Mm-hmm. Fajne są. Świetne są. Ale słuchajcie, będziemy sobie kończyć. Był poród, to co chcieliśmy. Magda była u Wojtka. Ja pracuję ciężko na naszą rodzinę. Nie ukrywajmy tego. A ja się ciężko martwię, jak to będzie 6 kotów. Ej, świetnie będzie. No kiedy koniec serii? No tak jeszcze 150 odcinków myślę. Także no tak, spokojnie, damy radę. Wiesz co, ja chyba szybciej za tego Wojtka wyjdę, za mąż sobie fundusze mieć i nie będę pracować, będę tylko siedzieć, grać na komputerze, nie będzie spoko. Pięknie. No bo ja teraz taka na debecie jestem, a to mi ułatwi życie. No dobra, utrzymam cię, tylko mnie kochaj. No będę musiała cię poznać, ja nie chcę. Chcesz, nie. Tylko że o tym nie wiesz. Nie chcę. Jestem twym księciem na białym koniu. Ja ci już powiedziałam, że urolog nie będzie mi nic tu mówił. No. Słucham. No. Be my urolożka. Słuchajcie, bardzo mam cię oczywiście, Madzia. Byłam niestety. Co niestety? Halo! Ja wiem, co zaraz popłaczę. Byłem też ja i mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Mamy 8 simów, dużo kociąt. Obróć w lewo. Okej. Okay. Nie myślałam, że okno jest niedomalowane. Tak, akcentem końcowym. No, więc słuchajcie, słyszymy się już za tydzień. W Simsach, ale też taka mała informacja, już niedługo na moim Namadzi kanale będzie kolejna seria Minecraftowa, już o tym mówiliśmy też, ale słuchajcie, powiem wam, że będzie genialny sztos. Halo Magda. Nie wiem, jeszcze nie nagraliśmy. Ale będzie, no powiedz to. Ja jestem realistką, nie fanatyczką. Ty jesteś moją wizjonerką. Czym? No kochaj mnie, no. No kocham. No. Także mamy to na taśmie 32 minuta, koło 40 sekundy, słuchajcie. Jest! Początek wycinasz. Jest! Jest! Udało się! Także słuchajcie, tym jakże optymistycznym i kochającym i miłosnym akcentem żegnamy się z wami, bo znowu oczywiście Madzia. Oj, byłam. Ja to dam na początek, zobaczysz. I byłem nie też będziesz ja, tak. Pamiętał. Tak, będę, także trzymajcie się i buziaczki, pa, do następnego. Pa! Będziesz pamiętał, jak sobie zapiszesz tam. Pa!